Jakie to jest trudne być przy osobie, która jest w bólu, która przeżywa jakąś stratę. Ja mam taki odruch, żeby zaraz coś radzić, ale to nie jest potrzebne. Ten język radzenia, albo taki język próby pocieszania, próby takiego wyrywania przedwcześnie z tego bólu, z tej żałoby, można by nazwać językiem dzisiejszej Ewangelii zgiełkiem. Czytamy, że tam właśnie u tego dziecka, które umiera, jest tłum zgiełkliwy. Śmierć i każda utrata potrzebuje przede wszystkim ciszy. Takiej otulającej, współczującej ciszy. Ta historia kończy się w ogóle w sposób nieoczekiwany takim wskrzeszeniem radości poprzez wskrzeszenie tego dziecka. Ale wynieśmy właśnie z tej sceny takie pragnienie, aby nie robić zbyt wiele hałasu wobec czyjegoś bólu i utraty.